Kuba, tę naszą pięciodniową podróż zaczęliśmy od 8-godzinnej podróży do Katowic. To jak się czujesz po tym, jak w sobotę graliśmy, niedziela wolna, dzisiaj długa podróż? Pomidor. Podróż była długa, tak jak mówiłeś, 8 godzin. Ciężko wyjść po 8 godzinach, dobrze się czuć. Jesteśmy niby do tego przyzwyczajeni, no ale każda podróż jest inna. Ja osobiście mogę powiedzieć, że czuję się bardzo średnio. No, ta wygrana troszeczkę wróciła wiarę w to, że po tej wygranej jesteśmy w stanie wygrywać z każdym i że to mecz w Lublinie można nazwać wpadką? Jak zdążyliśmy zauważyć w pustlidze od miejsca, od praktycznie połowy tabeli, wszystkie drużyny mogą wygrywać z każdym. Nie ma tutaj tak naprawdę faworytów. Lublin wygrywa z liderami, my wygrywamy już drugi raz z zawierciem. Czy przypadek? Nie sądzę. Lublin zagrał dobrze, aczkolwiek my jesteśmy dalej na swojej fali. Rozmawiajmy trochę o tobie, bo zacząłeś sezon w podstawowym składzie, później zmienił ciebie Kuba Hawryluk i teraz to on gra. Pierwsze skrzypce na libero. Jak ty się z tym czujesz, że teraz właśnie to on jest tym podstawowym, a ty wchodzisz na pojedyncze zmiany? No, robię swoją robotę. Tak jak w siatkówce bywa. Czasami ktoś jest lepszy, ktoś ma lepszy tydzień, miesiąc. No to w takim razie czemu wygramy w Katowicach i dzięki czemu? Jesteśmy fantastyczną drużyną.